Od 1991 roku w Tczewie funkcjonuje Straż Miejska. Jednostka powstała w wyniku przemian ustrojowych, do których doszło w Polsce w latach 90. Zmiany te oraz powołanie do życia gmin umożliwiło stworzenie przy nich jednostek Straży Miejskiej, których głównym zadaniem stało się dbanie o bezpieczeństwo i porządek. Z okazji jubileuszu w środę 8 września w Urzędzie Miejskim odbyły się uroczyste obchody. Do tej pory jakie to były wyzwania przed strażnikami miejskimi i gminnymi? No bardzo poważnych wyzwań, bo pierwsze dziesięciolecie to właściwie myśmy się uczyli pracy, tworzyliśmy albo współtworzyliśmy przepisy. Potem się okazało, że mimo różnej krytyki samorządy nie chcą bez nas, tak bym to powiedział. I te zadania są poważne, przybywa nam zadań, coraz więcej kompetencji. Straże miejskie, tak jak wcześniej powiedziałem, były w 32 przypadkach rozwiązywane, ale po jakimś czasie, po 2-3 latach, radni miast dochodzili do wniosku, że właśnie bez nas gorzej i 18 takich przypadków mamy, gdzie zostały reaktywowane z powrotem. Także to jest bardzo dużo pracy wykonywanej u podstaw, czyli na tym podstawowym poziomie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób. Praca żmudna, niewdzięczna, ale jakże potrzebna. Praca strażników miejskich to jest praca, która idzie w parze z funkcjonariuszami policji. Niejednokrotnie to są na przykład wspólne patrole w miastach. To są też różnego rodzaju dodatkowe obowiązki dla strażników. Dbanie o bezpieczeństwo, dbanie o porządek. Ale w przepisach jednak, porównując do policji, jednak Straż Miejska nie jest zrównana. Jakie są te różnice? Co jest największą bolączką strażników? Tak, jest głęboka niesprawiedliwość, która nas dotyka, jeśli chodzi o pragmatykę służbową straży miejskich i gminnych, ponieważ tak jak pani powiedziała, praktycznie nasza praca nie różni się od pracy policjantów prewencji, czyli tej części mundurowej, która pełni również z nami służby patrolowe, a największą bolączką to jest to, że nie mamy sprawiedliwych uprawnień emerytalnych, bo 65-letni strażnik, bądź trochę młodszy, biegający po ulicy z pałką, z miotaczem gazowym, ścigający jakichś tam złoczyńców, no to jest nieporozumienie. Chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, gdzie na przykład po 25 latach służby w Straży Miejskiej, bądź po 55 latach życia należałyby się nam takie emerytury. Jest to moim zdaniem głęboko uzasadnione i sprawiedliwe. No na razie z przykrością muszę powiedzieć, nie ma woli politycznej, żeby ten temat był na wysokich szczeblach omawiany. Wręczył pan prezydentowi miasta odznaczenie. Jakimi szczególnymi zasługami Tczew może tutaj się wyróżniać, czy też władze lokalne w takim kontekście dbałości o Straż Miejską? Nie tylko o Straż Miejską. Mamy właśnie w osobie pana prezydenta miasta Tczewa szczególny przypadek, bo jest to samorządowiec praktycznie od samego początku funkcjonowania samorządów terytorialnych w obecnym kształcie, związany bardzo blisko z samorządem terytorialnym. Mamy tutaj informację, że sprawy związane z bezpieczeństwem osób, z porządkiem publicznym, z ochroną przeciwpożarową i z funkcjonowaniem Straży Miejskiej Tczewa leżą mu na sercu, że nigdy nie skąpi swojego czasu zainteresowania problemami, które no, my w Polsce załatwiamy. Jest w tych sprawach troskliwy, no, można powiedzieć opiekuńczy. No i uważam, że należało mu za to podziękować naszym najwyższym odznaczeniem branżowym, właśnie Krzyżem za Zasługi. Chciałabym prosić o krótkie podsumowanie tych wyzwań, które do tej pory towarzyszyły Straży Miejskiej, ale również poprosić chyba o to, żeby pan powiedział, co teraz przed Strażą Miejską, bo trochę się też między innymi poprzez pandemię zadania strażników pozmieniały. 30 lat minęło. Piosenka 40 lat. Mam nadzieję, że Straż Miejska w Tczewie doczeka się 40-lecia. Proszę Państwa, no cóż, przez ten okres zaszły duże zmiany od momentu, kiedy ja tu zacząłem być komendantem, czyli 14 lat wstecz. Zlikwidowaliśmy pewne takie
zaszłości, gdzie Straż Miejska nie wykonywała takich czynności jak na przykład dbanie o porządek w mieście. W tej chwili mamy wyszkolonych strażników 27. Wszyscy zgodnie z hasłem ze społeczeństwem Tczewa razem Straż Miejska czynnie uczestniczą w życiu mieszkańców. Szczególnie mamy rozwiniętą bardzo mocno profilaktykę. Profilaktyka z dziećmi, z młodzieżą, ale również z osobami starszymi, które wielokrotnie dzwoniły do mnie i dziękowały za te spotkania. Proszę Państwa, no cóż, COVID spowodował, że musieliśmy troszeczkę przeinaczyć nasze zadania, może złe słowo, ale zmieniliśmy nasze zadania na pomoc ludziom, którzy potrzebują masek, przyłbic, którzy prawda, są szczepieni aktualnie. 200 tysięcy ponad masek rozdaliśmy i 32 tysiące przyłbic. No to coś mówi, prawda? Rozwoziliśmy po domach, rozwoziliśmy jedzenie. Moc nas poprosił i dzięki współpracy, o której pani Julita Jakubowska mówiła, dyrektorka MOPS-u, rozwoziliśmy jedzonko dla tych, którzy byli na kwarantannie, bo nikt ich nie miał po prostu im pomóc. A strażnicy się znaleźli w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i pomagaliśmy. Co przed nami? Proszę Państwa, zakupiliśmy już samochód elektryczny i będzie ekopatrol. Może, prawdopodobnie w 70-80% będziemy mieli drona, który będzie wyposażony w laboratorium. No i może przez to będzie też i czyściej w mieście odnośnie smogu.